Konkurencja polegają na, są cztery starty, startuje się co 7 minut i im szybciej skończymy konkurencję, tym my mamy więcej czasu na odpoczynek. Pierwsza konkurencja to jest podpięcie dwóch łączników do autopompy, rozwinięcie dwóch linii po cztery odcinki węży na około 100 metrów. Jest to tyle problematyczne, że te węże są gumowe. One są cięższe od tych zwykłych, typowo strażackich. Po dociągnięciu tych węży mamy do zwinięcia pojedynczy krąg dwa węże 75. Druga konkurencja polega na uderzeniu młotem 50 razy około 5-kilowym. Podjęcie dwóch tobołków około 15 kg, przejście przez tunel i powrót z powrotem. Podjęcie później manekina około 80-kilowego i trzeba pokonać dystans około 30 metrów i z powrotem z tym manekinem. Po skończeniu tego idziemy do ściany 3-metrowej i koniec konkurencji. Kolejna konkurencja jest o tyle trudniejsza, że w pierwszej i drugiej konkurencji już jesteśmy już na tyle zmęczeni i w pełnym ekwipunku. Do tego jeszcze pogoda nas nie rozpieszczała, bo oczywiście około 5 stopni. Jest podjęcie drabiny, postawienie ją na wieżę, dwóch drabin, podjęcie dwóch hoboków kolejnych, około 15 kg, podejście z nimi do trzeciego, czwartego piętra gdzieś na tą wysokość, dźwignięcie dwóch węży, to jest gdzieś kolejne 20 kg na wieżę i powrót z kolejnymi tymi hobokami i biegnięcie do linii, ale przed tą linią jeszcze trzeba wziąć, zakręcić pyszczek do prądownicy. I to jest koniec konkurencji trzeciej. Kolejna konkurencja jest czwarta i to w sumie to jest najgorsza konkurencja z tego względu, że jest mało odpoczynku już, jesteśmy bardzo zmęczeni, do tego jest temperatura, 20 kg kolejnych na sobie mamy, wzięcie dwóch odcinków 52, przebiegnięcie około 300 metrów z tymi wężami i wejście na ratusz. Ratusz to jest po prostu już ostatnimi siłkami wchodzimy, bo są nie dość, że są nieregularne schody, to są bardzo strome, tam są drewniane, to stara konstrukcja. I to jest koniec już konkurencji.